Drodzy warszawiacy, dotychczasowy prezydent uważa edukację za koszt i nawet w trakcie swojego wystąpienia podał kwotę, jaka go kosztuje. Dla mnie edukacja jest inwestycją. Dlatego będziemy budować nowe szkoły, nowe przedszkola, nowe żłobki na osiedlach, które świeżo powstają, a teraz ich tam brakuje. Będziemy walczyć ze wielozmianowością po to, aby to wszystko, co tak męczy dzieci w Warszawie, zostało zlikwidowane. Wprowadzimy zdrowe, zbilansowane posiłki w szkole, a przede wszystkim darmowe. Wprowadzimy lekcje z dietetyki, dlatego że nasza młodzież walczy z plagą otyłości i potrzebujemy edukacji, która będzie sprostała tym wyzwaniom. Potrzebujemy bezpłatnej komunikacji dla wszystkich uczniów warszawskich szkół, również tych, o których zapomniano, czyli uczniów szkół średnich i techników. Wprowadzimy rozwiązania, które mają sprawić, że będziecie rozwijać się, drodzy uczniowie, wspaniale i mogli konkurować z waszymi rówieśnikami z innych europejskich metropolii.